Cześć Azetasiacy, witamy Was w podcaście Ławka Rezerwowych. Przed Wami 9 odcinek naszego magazynu. Za nami dosyć długa przerwa, spowodowana wieloma sprawami, najczęściej prywatnymi, zawodowymi, ale mamy nadzieję, że już od przyszłego tygodnia, gdy AZS będzie grał regularnie, my tak samo będziemy starali się wrzucać dla Was nowe podcasty. Dziś odcinek 9. Klasycznie witają Was Dawid Górecki, Tomasz Jarosz, a także do naszego duetu dołączył wieloletni kibic AZS-u Koszalin, Patryk Kanarek. Witamy Ciebie. Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Tak, Patryka także możecie znaleźć na Twitterze. Ciągle szukamy rozwoju, ciągle szukamy czegoś nowego i dlatego mam nadzieję, że opinie i zdanie Patryka w kwestiach koszykarskich, ale przede wszystkim w kwestii AZS-u Koszalin okażą się ciekawe także dla Was. No dobrze, panowie. Mieliśmy długą przerwę. Na początku sezonu powiedzieliśmy, że będziemy regularnie wrzucać tutaj podcasty, a tutaj mamy już 4 kolejki za sobą. Tak tylko możemy powiedzieć, że wstępnie się deklarujemy z Dawidem, że będziemy około środy, czwartku te podcasty wrzucać regularnie, więc szukajcie nas w tych dniach. Tak jak powiedzieliśmy, mamy 4 kolejki za sobą, 3 porażki w większości w fatalnym stylu. Teraz tref i zwycięstwo, ale może rozdzielmy to sobie na 2 moduły. Jak według Was, może inaczej, jak Wy oceniacie ten tak zwany sezon ogórkowy, ilość zmian, jaka była w międzyczasie już od 20 sierpnia do końca września, a początek ligi, czyli 3 pierwsze mecze z Anwilem, z Toruniem i ze Szczecinem? Może Dawid dać. Trzeba zaznaczyć właśnie to, że ilość tych zmian, a ich ilość była bardzo duża, miała znaczący wpływ na to, jak nasz zespół zaczął sezon, czyli od 3 porażek. No, mniejsza już sprawa taka, że mieliśmy trudny ten terminarz, ale mamy nadal, mamy trudny. Ilość tych zmian naprawdę wpłynęła na to, jak nasz zespół grał, a przede wszystkim byliśmy bardzo osłabieni pod koszem, co wykorzystywały no niemal wszystkie drużyny, z którymi graliśmy do tej pory. No, biorąc pod uwagę to, jakie były tutaj zapowiedzi, nadzieje kibiców, jeżeli chodzi o przyjście trenera Szczubiała, no liczyliśmy na dobry zasięg zagraniczny. Jak wiemy, po czasie no niezbyt dobrze na tym wyszliśmy. Kilka, że tak powiem, w top transferowych. Ale na pewno jest plusem tutaj skład Polski. Myślę, że kibice w Koszalinie nie spodziewali się aż tak dobrych graczy, biorąc pod uwagę, jaki mieliśmy budżet. A co do pierwszych spotkań, no myślę, że tutaj spore nadzieje były wśród naszych kibiców po meczu z Anwilem, bo wyglądało to, mimo porażki, wyglądało to całkiem obiecująco. No ale kolejne spotkania no pokazały, że będzie ciężko. Będzie ciężko, tak tylko mówimy o zmianach, jakie były w międzyczasie przed rozpoczęciem, ale też już po rozpoczęciu sezonu. Warto powiedzieć, nie wiem, czy to nie będzie jakiś rekord, a na pewno czołówka w historii AZS-u w Ekstraklasie, jeśli chodzi o zmiany przed i w czasie sezonu, jeśli chodzi o graczy zagranicznych, to już czy to poprzez oficjalne wiadomości zatrudnienia, czy mecze sparingowe lub ligowe, w tym roku przewinęło się przez AZS aż 9 zagranicznych nazwisk. Tak naprawdę odejmując może w tym momencie Dustiego Hanaxa, który tak naprawdę nawet nie przyjechał do Polski. Mamy 8 zawodników, ale patrząc na chronologię, to tak naprawdę z czasem okazuje się, że tylko jedno nazwisko z tych graczy amerykańskich, nie do końca znanych, może z znanym CV, się sprawdza. Jest to Deontay Baldwin. I to też przy dodatkowych uwarunkowaniach, tak? Mówimy tutaj o dojściu Quinta Lowca, ale tylko żeby szybko wymienić. Tradion Hollins, Deontay Baldwin, Lewis na pozycji numer 2, do tego Melson Basabe, Quintel Woods, Laimonas Hatkevicius, Modestas Kumpis gdzieś mi po drodze uciekł i Brandon Watkins. Jest to naprawdę spory zaciąg i musimy na starcie sobie powiedzieć, że tak jak to nie pomogło Dariuszowi Szczubiałowi skonsolidowaniu tego zespołu, to powiedzmy sobie szczerze, Dariusz Szczubiał nie zrobił tego, do czego wszyscy byli skłonni, tak powiedziałeś Patryk, wierzyć w to, że ten zaciąg zagraniczny będzie dobry. Może nie na poziomie 100% skuteczności, ale większości. No tak naprawdę
Spora wyrwa i ten największy atut, jaki miał mieć Dariusz Czubiał, wydaje się, że w pewnym momencie został tutaj wytrącony. I kto wie, czy nie dojdzie do kolejnej zmiany w przyszłości, bo cały czas Lajmonas nie zaskakuje. Nie spełnia z pokładami nadziei na pewno. No szczerze mówiąc, naprawdę nie pamiętam takiego sezonu, czy tego okresu przed rozpoczęciem sezonu, gdzie mieliśmy tutaj takie ruchy kadrowe. No pamiętajmy, że z zawodnikami... Biuro podróży turysta dalej działa. Tak jest, ale zmieniliśmy też koncepcję trochę, no bo teraz jednak ryzykowaliśmy, braliśmy młodych graczy zagranicznych. Było ryzyko, że mogą się nie sprawdzić, no i niestety tak się stało. Także to trochę loteria jest pod tym względem. Bo jak wiemy, we wcześniejszych sezonach przecież było tak, że braliśmy zawodników, którzy albo po jakichś kontuzjach, tak uzdrowisko Koszalin przecież też tak, było. No i chyba nawet wraca to uzdrowisko, bo Kyntel Woods został doprowadzony do żywych. To znaczy, tak powiem wam, że tak powiedzieliśmy, że do końca tutaj Dariusz Czubiał się nie sprawdził, no bo powiedzmy sobie szczerze, szukaliśmy młodych zawodników i na początku zatrudnienia znaleźli, już liczę Hanasa, Hollins, Baldwin, w międzyczasie doszedł także, był przecież Lewis, Watkins. Czterech graczy zagranicznych amerykańskich młodych tak. I tanich, i tak naprawdę z całej tej czwórki tylko Baldwin się sprawdzi, można powiedzieć, że się sprawdzi w polskiej lidze, czyli on 25% skuteczności, bo reszta zawodników, to powiedzmy sobie szczerze, to też był jakiś wspólny scouting, cześć klubu oczywiście i trenera, Modesta Skumpy, zawodnik, który dostał zatrudnienie w lidze włoskiej w Wenecji. Zresztą widać to po nim, że i jego fizyczność, skoczność, jak on się porusza na boisku i ogólnie jego takie IQ koszykarskie. Fakt, że taki zawodnik doszedł do AZS-u, mi się wydaje, że to też jest spora niespodzianka. To po pierwsze. Po drugie, Melson Basabe, zawodnik już ograny w Europie, 3 lata. Też w klubie się zastanawiano, co jest z tym zawodnikiem nie tak, że nie może po solidnych 3 latach znaleźć zatrudnienia. No, w czasie się już okazało, tak, że tutaj IQ koszykarskie, czy chęci do pracy, a chęci do tak zwanej zabawy, nie do końca to wszystko ze sobą współgrało, ale tak tylko, żeby zawęzić to, co to podzieliliśmy. Modesta Skumpy, zawodnik z Europy, już z jakimś CV, Melson Basabe, 3 lata w Europie, Lajmona z Chatkiewicz z pół roku w Dąbrowie Górniczej pod Drażynem Anzulowiczem, no i Quintel Woods, czyli taki trochę odgrzewany kotlet, czyli zawodnicy, którzy już powiedzmy byli znani, czy w Polsce, czy w Europie, ale właśnie ta pierwsza czwórka to byli ci gracze, których miał wyciągnąć Dariusz Czubiał. Udało się tylko z jednym, tak jak też powiedziałeś wcześniej, to też jest jakieś ryzyko. No ryzyko jest zawsze, no z Quintelem niby nie ma tego ryzyka, bo już widać nawet to, że może nie jest w najwyższej formie, ale widać już po ostatnim meczu, jak zespół zareagował na jego przyjście bardzo pozytywnie. No choćby wspomnieć teraz najnowszy wywiad z Jakuba Wojcińskiego w Przeglądzie Sportowym z Kacprem Mynarskim, gdzie Kacper powiedział wprost, że sama informacja, że Łódź dołączy do zespołu, od razu wywołała mobilizację w zespole. Dokładnie. No i no tak, no i wyszło już w pierwszym meczu. Zobaczymy, czy to jest tylko, że tak powiem, efekt... Nowej miotły? Może nie nowej miotu, ale efekt przyjścia Łódza, czyli wielkie wow, czy po prostu chłopaki faktycznie zaczną zasuwać i Łódź poprowadzi ich w niejednym meczu do zwycięstwa. No tak naprawdę cała ta, w cudzysłowie, koszykarska Polska, która nie jest, przyjmijmy sobie, powiedzmy sobie wprost szczerze, za duża, mówiła, że przyjście Dariusza Szczubiała do Koszalina to jest błąd. Bo tak trzeba sobie powiedzieć, że takie były głosy. To wszystko tonowano w Koszalinie. Podobnie nawet jak my w podcastach. Staraliśmy się patrzeć bardziej optymistycznie niż i pozytywnie. Zresztą no, lepiej tak zakładać niż od razu negatywnie, bo po co? Chodziło tutaj głównie o ten taki podstawowy styl, tak, że dużo ataku, mało obrony. I niestety te zmiany, ale też sama postawa zawodników pozostawała dużo do życzenia, bo tak jak Dawid wspominałeś przed podcastem, jeszcze przed treflem, te średnie zawodników, poszczególne statystyki każdego zawodnika, one były całkiem zadowolone. Całkiem solidne, ale średnia 90 punktów traconych na mecz, no to przyjmijmy, że to był... Akurat to było do przewidzenia, że tyle może drużyna tracić, bo w samych sparingach AZS stracił może tylko w dwóch meczach poniżej 90 punktów.
Znaczy tak, powiem Wam, cały czas miejmy na uwadze to, że mamy, nie wiem, czy nie najmłodszy zespół. No teraz, od kiedy doszedł Łódź, to może się trochę zmieniło, ale... No może troszeczkę, ale jeżeli chodzi o trenera Szczubiała, no to wszyscy wiedzą, jaki jest trener Szczubiał. Znaczy no nie ma wielkiego zaskoczenia. Wiedzieli, czego się spodziewać, także tutaj raczej pod tym względem nie ma jakiegoś zdziwienia, może tak powiedzmy. Wiadomo, z jakich względów jest tutaj trener Szczubiał, jest to dobry kolega naszego prezesa, także na pewno ma dużą wiarę w niego prezes Doliński. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, znają się z koszykarskich parkietów, Leszek Doliński tak, był świetnym zawodnikiem, ale chodzi mi, Dariusz Szczubiał był także reprezentantem Polski, zawodnikiem rozgrywającym, który potrafi dotrzeć do zawodników. Także był trenerem reprezentacji Polski, a przyjmijmy, że trenerem Polakiem, który był trenerem reprezentacji Polski, już dawno takiej sytuacji u nas nie ma. Człowiek z wielkim doświadczeniem, tak jak powiedziałeś, bardzo znajomy Dariusza Szczubiała, bardzo dobry znajomy Leszka Dolińskiego, czyli ta może chemia na linii prezes-trener w końcu jakaś jest. Spójrzmy na ostatnie lata w Koszalinie. Pomieszanie z poplątaniem, częściej wymianą trenerów niż dawano im szansę i mówiono wprost na przykład zespołowi, że trenera nie ruszymy, bo takiej sytuacji nie było. Koszalińska tradycja. Tak, niestety koszalińska tradycja, gdy trzeba było zostawić, to zwalniano, gdy zwalniano, to może czasami trzeba było pozostawić, ale tak naprawdę w tym wszystkim też zdecydowały oczywiście finanse, tak? Bo już przerabialiśmy, zobaczmy trenerów, którzy mieli być młodzi, perspektywiczni, na przykład Piotr Ignatowicz, czy jak czasami wspominam na Twitterze, czy na forum naszym, to jest ta sama grupa jak trener Niedbalski, Szablowski, którzy próbowali atakować tych pierwszych trenerów, ale no jednak albo się sprawdzają tylko jako asystenci do końca, albo trenerzy także grup młodzieżowych. Więc pytanie w takim razie też było, kogo wziąć na tego trenera? Zdecydowano się na Dariusza Szczubiała, który miał mieć jakieś tam, powiedzmy, kontakty. No przynajmniej na razie przy Boldwinie to wypaliło, tak? Czyli jest zawodnik nowy, rozpoznawalny już teraz w Polsce. I dobre znajome prezesa, z którym wie jak funkcjonować. Czy znowu próbować sytuacji, która no niestety, ale w zeszłym roku nam się odbiła dużą czkawką, czyli Piotr Ignatowicz, który chyba pierwszy trener, który skłócił się z każdym możliwym środowiskiem w Koszalinie, z każdym możliwym kierunku. No nie było to zbyt ciekawe i dobre doświadczenia z testu, jeżeli chodzi o Ignatowicza. Jeszcze tylko tutaj dopowiem odnośnie pary Doliński i Szczubiał. No, prezes miał swoją koncepcję, mają nadal. Zauważmy, że spełniło się, chociaż było w pewnym momencie daleko od tego, że będzie podział na obcokrajowców też w AZS-ie, że nie będzie kliki amerykańskiej. Mhm. Było w pewnym momencie 3-4, ale zobaczmy, że no co by nie było, to mamy dwóch Amerykanów i dwóch Litwinów, czyli jednak to swoje założenie spełnił. Najstarsi kibice AZS-u, nie pamiętałem kiedy dwóch Litwinów było w Koszalinie. Żeby chociaż jeden. Nigdy, jeden był. No, ale... A no tak, w sumie nawet jednego. Jeden był, ale nie dograł do końca sezonu. Tak. Kto to tak był? To był Gediminas Nowiskas. A no tak. Tak, Gediminas Nowiskas. Spróbowaliśmy zawodników z Bałkanów, ale chyba tak naprawdę generalnie oprócz Igora w ostatnich latach, to się z reguły źle kończyło w naszym przypadku. Gdzieś tam się przewinął Iwan Radenowicz, też zawodnik z wyższej półki, no ale to już tam nie będziemy do tego wracać. No to znaczy, no tak jak mówię, no jest koncepcja, założył prezes Doliński koncepcję taką, powierzył Szczubiałowi zespół. Założenie jest takie, że ma być ofensywnie, efektownie. Niż bardziej niż w zeszłym sezonie. Tak, ale zobaczymy jak to wyjdzie. No, na razie no, też nie ma co mówić o jakimś dramacie, jest początek sezonu, no, pewnie zaraz jeszcze porozmawiamy bezpośrednio o poszczególnych meczach, że trzeba wtedy będzie można. No właśnie tutaj jest dużo jest osób przeciw, ale też można tak samo znaleźć dużo argumentów za trenerem Szczubiałem, takich obronnych, tak? Po pierwsze te zmiany, tak jak powiedzieliśmy, młodzi zawodnicy amerykańscy mogą dojść doszło do przetasowań. Choćby tylko sytuacja, o której wspominaliśmy już wcześniej w prywatnych rozmowach. Tradion Hollins, zawodnik,
o którym przed sezonem, o AZS-ie przed sezonem wielu mówiło, że to będzie słaby na rybek, powiedzmy, tych graczy amerykańskich, ale Tredion Hollins ma największe szanse, by w Polsce nabyć gwiazdą. I mówili to eksperci, dziennikarze, koszykarze i tak dalej. Okazało się, że to było totalne nieporozumienie. Zawodnik, który ani nie łamał pierwszej linii, ani nie rzucał dobrze za 3 punkty. Czyli właśnie, to jest to ryzyko brania tylko graczy amerykańskich. Co się wiąże z czym? Z niskim budżetem, tak? Tym bardziej, że już jakąś tam, powiedzmy, pulę wykorzystaliśmy na zawodników polskich, całkiem solidnych polskich zawodników. Czyli po pierwsze pieniądze, jakie miał do wydania Dariusz Szczubiał, po drugie prawdopodobnie najcięższy terminarz w lidze ma właśnie na początku sezonu z Koszalin. Przynajmniej jest jeden z najcięższych. Tak, przynajmniej jeden z najcięższych, ale patrząc sobie jak widzimy, Gliwice czy Legia chyba mają trudniejsze terminarze, jeśli nie zdołały wygrać ani jednego meczu. No akurat z jednym z podcastów o koszykówce, bodajże w sytuacji ekstra u chłopaków, wspomniano, że o dziwo, chociaż tam się śmiano, że do Dariusz Szczubiał, że koszyzańska tradycja, ale prywatnie obstawiano, że albo, że o polskiej edycji sobie później porozmawiamy, ale tylko żeby kończyć to, że prędzej albo Jarosław Bakun w Legii Warszawa, albo Paweł Turkiewicz w GTK Gliwice, które przyjmijmy, że dostało ostatnio, znaczy tak niedawno, 40 punktami z Turowem. Mają jeszcze większe szanse na zwolnienie, więc akurat tego bym się do końca nie patrzył. A ja jestem ciekawy, jaka jest pozycja Artura Gronka po 3 porażkach na początku sezonu. Ale o lidze później, dokładnie. Bo tutaj zbaczamy na temat inny. Tak naprawdę powiedzcie mi, żeby tylko tutaj zamknąć ten etap budowy i tego terminarza na początku tych 3 meczów, bo oddzielmy go od meczu z Treflem. Czy jakieś większe wnioski można po tym wyciągnąć, jeśli chodzi o Dariusza Szczubiała i zespół? Przyjęliśmy, że tam była średnia, powiedzmy, 70-80 punktów zdobywanych, 90 traconych, fajne statystyki indywidualne, ale zespołowo było słabo. No trener Szczubiał w każdym wywiadzie, czy to w telewizyjnym, czy na stronach internetowych, powtarza, że nie jest zadowolony z obrony. No trudno się nie dziwić, ale jeżeli chodzi o słowa, no to na tym się w sumie to kończy, bo jakoś nie widać za bardzo poprawy. Aczkolwiek, nie wiem, ciężko to jakoś spiąć, bo każdy mecz w sumie jest inny. Nie wiem, czy mają różne koncepcje na te mecze, nie widać jakiejś stabilności. Nawet w ataku momentami jest taki chaos, że... Dużo przypadków. To było trochę widać też w meczu ze Szczecinem. Ze Szczecinem, ale tak. Z Toruniem... No, z Toruniem akurat trochę, no widzisz, tak staram się trochę bronić tego AZS-u, czy tych zawodników, raz ze średniego wieku, ale też moim zdaniem dużo stało się w kwestii głowy tej mentalnej. Chodzi też właśnie... David przed własną publicznością z Toruniem. Właśnie o to chodzi, że ten mecz trochę ustawił początek, bo było widać pewną tremę w szeregach naszego zespołu. No na pewno, ale dużo ludzi, bo to pierwszy mecz. Torun pierwszy mecz przegrał wysoko, przyjechał do Koszalina z dobrym planem na spotkanie. Właśnie z drugiej strony oni bardzo szybko odcięli naszych obwodowych od piłki. Bodun i Kumpys mieli problemy, żeby przejść linię połowy, gdzie obaj naprawdę dobrym dryblingiem tak naprawdę dysponują, dobrym panowaniem nad piłką i już się skończyła ta gra AZS-u. Więc z jednej strony Toruń był bardzo dobrze przygotowany, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, ta przypadkowość gry i ten plan taktyczny, chyba to takie duże słowa, nie był zbyt dobry, bo nawet te punkty, które z ławki wtedy jeszcze Melcon Basabe zdobywał, to było po prostu wejście z ławki na mecz, od razu rzut za 3. Dokładnie, nie podejmował nawet gry pod koszem, jeśli chodzi o atak. Tak, tak. No i tak, no co, w Szczecinie pierwsza kwarta od razu knockout i po którym niby 2 razy AZS starał się wrócić tam na 8 punktów, tak samo jak w meczu z Toruniem do 11 chyba, czy 10, ale powiedzmy sobie szczerze, to było takie, no to były kontrolowane porażki. Tak naprawdę tutaj jeden i drugi rywal nas trzymał na pewien moment. Troszeczkę jak w meczu z Treflem, my z Treflem, tak? Jak traf się zbliżył już na 7-5 punktów, to wtedy tak, po prostu tam 5 punktów było. Wtedy się skończyło, szybko odpowiedź. Czyli można powiedzieć, my zagraliśmy, Tref zagrał tak jak my w tych pierwszych dwóch, czy nawet 3 meczach, bo z Anvilem statystycznie to wyglądało fajnie, ale w pewnym momencie Anvil też miał 18 punktów przewagi, nie? No tak. No ale no, tak jak już wspominaliśmy,
ciężki terminarz, graliśmy z zespołami na pewno znacznie lepszymi od AZS-u, to też tutaj nie możemy jakoś dramatyzować, bo potencjał czy Anwilu, czy Szczecina, a już na pewno Torunia jest zdecydowanie większy jak AZS-u. Czy nawet Trefla, który zatrzymał Markowicza, który na pewno no, brak ofert nie narzekał po zeszłym sezonie. No tak, no... Aspiracje playoffowe, medalowe w przypadku dwóch zespołów, czy Szczecin, Trefl na pewno do playoffów no, są wysokie, są po to właśnie Budzinowska między innymi zastąpił Marka Łukowskiego w Szczecinie. No dokładnie, dokładnie. No, większe budżety, większe oczekiwania. Co do Trefla, no ogólnie tutaj porozmawiamy też o tym pewnie później, ale czwarta kolejka no, sypnęło niespodziankami i na pewno tą niespodzianką było też zwycięstwo AZS-u, bo patrząc na to, jakie te pierwsze trzy kolejki miał Trefl, niespodzianka na wyjeździe z Polfarmą, która naprawdę wygląda bardzo dobrze w tym sezonie. Wygrana bodajże z Dąbrową. Także tutaj Trefl bardzo dobrze zaczął sezon. Pierwsza kolejka to po walce z mistrzem Polski przegrał, tak? Później dwa zwycięstwa dosyć nieoczekiwane tutaj z Polfarmą na wyjeździe oraz z Dąbrową. Z Dąbrową Jacka Wińskiego, która też pokazuje, że jest w formie. Też jest mocna, na pewno będzie aspirować tutaj. Będzie aspirować na czołówkę tabeli, no i później przyszło przyszedł mecz w Koszalinie, gdzie no posypało im się, nie wiem czy zaskoczyliśmy ich, że wyszliśmy mocno w pierwszej kwarcie. No właśnie, bo tak naprawdę z jednej strony mamy bardzo ciężki terminarz, wszyscy się spodziewali, że nawet możemy zacząć 0-5-0-6 ten sezon, to czwarta kolejka, piąta Stelmet, szósta Polfarma, no to wszyscy liczyli, że mniej więcej 0-5 to jest bardzo, bardzo możliwe. Bardzo, tak. Wszystkich bardziej zawiódł styl gry niż wyniki, bo pewnie gdyby te mecze się kończyły minus 10, minus 8, minus 6, to nikt by nawet nie narzekał, że jest coś nie tak. Bardziej tu chodziło o styl i wysokość tych porażek. No właśnie, i tutaj mamy mecz z Treflem. Już parę dni więcej też miał Quintel Woods z zespołem. Widać, że ten zawodnik, obecność tego zawodnika promienia jej to bardzo mocno. Bardzo mocno na innych kolegów zespołu. I teraz jest pytanie, może dwa pytania. Pierwsze to, czy to był wypadek przy pracy, jeśli chodzi o AZS, bo z całym szacunkiem dla AZS-u, tak wczoraj wieczorem jeszcze raz mecz oglądałem, to ten mecz z Treflem był taki, że no, tych pozycji teraz miał bardzo dużo. To po pierwsze za trzy w tym meczu. Co skrzętnie Toruń i Szczecin wykorzystywały w swoich meczach z nami. Po drugie, no, skuteczność niektórych zawodników, szczególnie Nikoli Markowicza, który po prostu potrafił przegrać z obręczą. No w pewnym momencie to wyglądało, jakby to był sabotaż. Tak, kabaret, gdzie ta piłka aż wyskakiwała. No właśnie, pytanie, czy to był wypadek przy pracy, czy to jest jakiś objaw tego, że gdzieś w tym zespole dzieje się coś dobrego, bo powiedzmy sobie też szczerze, że już rosło takie napięcie w klubie, że no, takie porażki są niedopuszczalne. Między innymi też dlatego Melsona Basabę zwolniono z kontraktu, ponieważ już nie przykładał się do treningów. Z częścią drużyny się zdążył pokłócić. Niezależnie od wyników, a wiem jakie były wyniki po Koszalinie, mówiąc krótko, nocami lubił krążyć, co nie jest niczym złym. Gorzej, jeśli wszystko się nie odkłada w dobrym kierunku, jeśli chodzi o parkiet, tak? Więc jakby ukrócono bardzo szybko takie rzeczy. No właśnie, teraz pytanie, czy to jest przypadek, czy jednak coś się dzieje in plus w AZS-ie? To znaczy na pewno Trefl zagrał bardzo słabo, to trzeba przyznać, no ale nie umniejszałbym tego zwycięstwa AZS-owi. Widać, chłopaki wyszli pełni werwy. Od razu zaczęli bronić, inaczej wyglądała defensywa. Tak, no i w ogóle... Aktywność, nie? Widać... Właśnie to jest to, że tak jak Dawid wspominałeś ostatnio po wywiadzie Damiana Jeszkę dla Pulsu Basketu, wspominał o indywidualnych statystykach, możliwości rozwoju kariery przez AZS, tak trochę wyglądało. Ale dziś tym wszystkim zabrakło dobra zespołu. Tak, że statystyki możemy się, i tak jak wspominaliśmy... Już mówiliśmy dzisiaj o tym, że statystyki pojedyncze zawodników wyglądały fajnie. Tak, ale nie było, nie przekładało to się wszystko na zespół. Tak, i fajnie to też teraz wygląda, jak zobaczymy na statystyki Szymona Kibiliszy. Mhm. No po statystykach za wiele nie zobaczymy, ale nie widać to, tego, co ten chłopak walczył,
starał się w obronie i zwłaszcza wtedy, kiedy miał cztery faule, no to było coś niesamowitego. No, jak weteran się zachował. Dokładnie. Cztery faule, mimo to zagrał 22 minuty na parkiecie. Ale wiesz, ktoś wejdzie na stronę, zobaczy na jego statystyki, no ma tutaj 2 punkty, tak, 4 zbiórki, bodajże chyba 3 straty, no to można powiedzieć, no dramat. Ale naprawdę, kto widział ten mecz... Jednak jak patrzę po opiniach w internecie, to nie przeszło to bez echa. To kto widział ten mecz, to może ocenić tak, jak właśnie mówisz. Że statystyki wszystkiego nie udają, powiedzmy sobie szczerze, czy dużo nie brakowało, żeby nasz sztab szkoleniowy sam zasabotował siebie poprzez niezdjęcie go po drugim falu, gdy automatycznie został trzeci fal, bo już wtedy zawodnicy wiedzieli, że trefla, cały sztab, tak? Podobnie jak Szczecin Toruń, że to jest, nie ma pod koszem nikogo renomowanego tak naprawdę. I trzeba dać pod ten kosz, gdy zawodnik dostaje drugi faul, no to bo automatycznie gramy dalej na niego. Wszyscy tam już na hali krzyczeli, zdejmijcie go. Jednak sztab szkoleniowy nasz nie zareagował, no i Szymon zapał już w pierwszej kwarcie trzeci faul, ale tak jak mówicie, wytrzymał do końca, no i wielki szacunek przede wszystkim, że zatrzymał Steve'a Zaka, Amerykanina, który ostatnio grał na Ukrainie, solidne statystyki, grał w europejskich pucharach, 2-10 wzrostu, no chłop potężny. A on odbijał się momentami od Kiwilsza, jakby to Kiwilsza był jeszcze większy od niego, tak? Tak, mówię tutaj na pewno duży szacunek dla AZS-u, bo tak naprawdę pomyślałem sobie przed meczem z Treflem, że będziemy mieli ogromne problemy pod koszem, biorąc pod uwagę to, jak ostatnio właśnie grali dobrze pod koszowi Trefla. No a tutaj nie dość, że... Zbiórkę wygraliśmy, tak, dokładnie. Szymon z 3, później z 4 falami wytrzymał ciśnienie do końca meczu. Ogólnie zagrał 23 minuty, także to jest naprawdę jak na niego dosyć sporo. A pewnie by zagrał więcej, gdyby nie te 3 faule w pierwszej kwarcie. Dokładnie. No i radził sobie. Naprawdę indywidualne akcje. Tam chyba zblokował w całkiem fajnym stylu Mielczarka bodajże. No tam już chyba opadał, gdzieś tam wychwycił tą piłkę. Tak. Mhm. Wychwycił mu tam piłkę. No trzymał ogólnie ciśnienie, zwłaszcza w obronie. Twardo, ale solidnie. No i dobrze też, że wytrzymał ciśnienie na sztab szkoleniowy, tak jak już wspomniałeś, że po prostu chłopaka nie zdjęli i musielibyśmy grać Chatkiewiczusem, tak? No właśnie. No, a to nie, no, generalnie, by było pewnie gorzej. A propos tego, to też trzeba pochwalić zawodników na cały skład. Cały skład walczył, bo wczoraj nawet była sytuacja, wczoraj oglądałem jeszcze raz mecz, sytuacja, w której po przejęciu krycia Kumpy skrył Markowicza. I też mu utrzymał na nogach. Widać było, że sprawiło mu to wielką satysfakcję. Dziś Markowiczowi ta piłka wyleciała, Uc ją przejął. Był bardzo dowolny z tej obrony, więc jednocześnie wszyscy tak... Właśnie tej energii brakowało, żeby zagrać coś dla zespołu, żeby pokazać się przed własną publicznością, nie tylko na własny rachunek. Ale chciałem powiedzieć o tym, że bardzo dobrą robotę pod koszem w obronie wykonali cała ta trójka naszych skrzydłowych, czyli Jeszkę, Młynarski, ale także Quintel Woods, którzy kryli przede wszystkim Dylewicza i Markowicza, zawodników, no powiedzmy, no jednak topowych dalej skrzydłowych w Polsce, no Markowicz to już w ogóle. I wytrzymywali ten napór fizyczny, a powiedzmy sobie szczerze, no Młynarskiemu bliżej do trójki, podobnie jak Damianowi Jeszkę, niż do pozycji numer 4, a jednak walczyli dzielnie pod tym koszem. I trzeba o tym powiedzieć wprost. I teraz tak naprawdę jest pytanie, co dalej, bo mamy to pierwsze zwycięstwo w całkiem fajnym stylu. Tref trafił 11 trójek na naszym boisku. Część padła dopiero w samej końcówce. Jednakże było... warto wziąć pod uwagę to, że my dużą część meczu kryliśmy strefą, która jednak otwiera te pozycje. I to też była nowość, że tak powiem, bo tej strefy za dużo nie było do tej pory. Czy wydaje się, że w ogóle Dariusz Szuga... Ale w takiej sytuacji wydaje się to naturalnym ruchem, jeśli mamy takie braki pod koszem, żeby zabezpieczyć tę strefę podkoszową. Znaczy tak, po pierwsze, jeśli chodzi o te rotacje, co mówił Dariusz Szuga w wywiadach, rotacje w obronie, rotacje w pierwszej piątce i tak dalej, wydaje się, że trafił chyba pierwszy raz z taką optymalną piątką. Baldwin, Kumpys, Woods, Jeszkę, Kiwilsza. Czyli to, co powiedział Kacper Mynarski dla Przeglądu Sportowego, że w chwili obecnej, w tym meczu, gdy oni zaczęli, nawet jak dochodziło do zmian krycia, to każdy mógł, jakby nie było strachu, że stanie się coś złego. To, co mówił Leszek Doliński, że chcą taki zespół zbudować przed sezonem, że ta będzie wymienność pozycji, że nie będzie... Tak, mobilność. Że będzie duża mobilność, ale z drugiej strony zobaczcie, że
tej mobilności nie ma, to zagrożenie pojawia się w sytuacji, gdy jest Chadkiewiczus na boisku. Tak, bo na przykład wspomnieć choćby mecz z Toruniem, gdzie automatycznie Trefl, jeśli on była zmiana krycia, Trefl rzucał przed niego. A to nawet było w Szczecinie widać. Czy w Szczecinie, tak. Albo objeżdżano go w obronie po pick and rollach. No, ale właśnie tak wspomnieliście o strefie, ale tak dużo otwartych pozycji za trzy, ale trzeba przyznać, że jak się spokojnie obejrzało ten mecz, to bardzo często zawodnicy nasi obwodowi, gdy widzieli, że piłkę dostawał gracz Trefla podkoszowy, automatycznie robili jeszcze jeden krok w tył i zakładam, że to było zaplanowane, by stwarzać nawet pozór podwojenia zawodnika podkoszowego. I też częściowo te trójki, na przykład Brauna, były też z tego się brały, czy innych zawodników, że po prostu szukano pomocy dla naszych zawodników podkoszowych, żeby tam zacieśnić trochę tą strefę podkoszową, no bo właśnie powiedzieliśmy, Szymon Kiwilsza bliżej do czwórki niż do piątki. No tak, no 201 cm, no troszeczkę tak. Mało. Nasze trójki grały na pozycji numer 4. Zresztą o tym mówił Dariusz Szczubio ostatnio, że w chwili obecnej tak zespół wygląda, że no, ci gracze muszą grać na tych pozycjach. Mhm. Teraz pytanie, co zrobić z naszym jedynym nominalnym centrem, czyli Lajmonasem Chadkiewiczusem, moim osobistym w cudzysłowie pupilem. Widać dalej duże braki, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne tego gracza. No, ale mamy koniec października. No. No właśnie, a dalej widzimy takie obrazki jak to, że Litwin spędza na parkiecie 5 minut i nagle krzyżuje ręce, sygnalizując zmianę. Co by tu powiedzieć, bardzo słabo w obronie funkcjonuje i to już widziałem podczas sparingów w Kołobrzegu, że tutaj będzie problem. No i za wiele się nie zmieniło. No. I to był początek września naprawdę, 11 bodajże września. Dokładnie. A przychodzi mój mecz z Treflem, to był pierwszy mecz, który widziałem AZS na żywo. I jego wejście, no tak jak mówiłeś, na pick and rollach zgubiony, 1-1, zaraz objechany. Jakieś przekazywania, no po prostu zagubiony we mgle w obronie. Nie tego oczekujemy od gracza zagranicznego, który jednak przychodzi do naszej ligi po to, aby zrobić różnicę. Dokładnie. No to często jest mowa nawet nie tylko, znaczy w sumie w piłce nożnej, jak w naszej klasie piłkarskiej i koszykarskiej, że jeśli przychodzi zawodnik zagraniczny, to on powinien robić różnicę, tak? On nie może być na poziomie Polaka, no takie, zawsze lubiłem to porównanie, chyba Borka i Hajty, a propos ligi niemieckiej, tej piłkarskiej, tak chwilę odbiegając z tematu, że tam zawodnik zagraniczny musi być 2-3 razy lepszy od Niemca, żeby grać. To jest prosta zasada. I w tym momencie troszeczkę to tak wygląda, że ściągnęliśmy tego zagranicznego zawodnika, bo on był najwyższy w tym momencie, przypominając, że jeszcze był Brandon Watkins, który miał tam zamykać tą strefę podkoszową. A tymczasem no facet, tam gdzieś ktoś go bronił ostatnio na forum, ale to jest takie śmiech przez łzy, no bo zawodnik już mamy koniec października, tutaj już wielkiej kondycji on nie zbuduje, bo to już jest sezon, tutaj nie ma czasu na takie pracowanie. Facet 4 lata na koledżu jednak w Stanach grał, u Azulowicza pół roku było, okazało się, że przyjechał. Właśnie zastanawiam się, czy to jest problem tego, że aż tak źle wyglądało jego przygotowanie w okresie wakacyjnym, może kolejny rok z rzędu, tak jak rok temu było. Ale rozmawialiśmy o tym w poprzednim podcastie z Dariuszem Szczubiałem, tak. Że klub kontaktował się ze specjalistą w Płocku. I że jest problem. Ale właśnie tak o tym pomyślałem, czy to może nie wynika też z tego, że ten aspekt fizyczny był zaniedbany u Chadkiewiczusa w latach tych przed Dąbrową miał Nie Dąbrową. 20, ja mam teraz 25 lat powiedzmy, tak? Chodzi mi o te lata, gdy zawodnicy 17 do 20 roku życia powiedzmy, gdzie oni właśnie cały ten aspekt fizyczny u siebie rozwijają, tak? Tak jak teraz przychodzą zawodnicy do NBA w wieku lat 19, 20, 21, oni fizycznie są przygotowani na top. To znaczy, że i potem się dochodzi poprawianie umiejętności często technicznych, ale chodzi o to, że jeśli gdzieś za młodu się u niego, za młodu, czy w latach letnich, tak, gdzieś zostało zaniedbane kwestie fizyczne, to być może to już jest nie do odwrócenia. Bo można pracować nad kondycją i tak dalej, ale tu chodziło o wytrzymałość mięśniową, o czym Dariusz Czubeł mówił, tak? A powiedzmy sobie szczerze, Chadkiewiczus nie ma tego. No to jest niemożliwe, żeby zawodnik, który jest mobilny. Bo jest mobilny, ma naprawdę możliwości. Naprawdę dobre, na to, żeby dobre warunki fizyczne ma. Ile on ma dokładnie? 214? Chyba 211 cm wzrostu, ale jest wysoki, jest długi, jest mobilny, umie rzucić za 3 z pół dystansu. Generalnie pod koszem on jest skuteczny. Tak patrząc na jego statystyki, on ma naprawdę dobrą skuteczność.
Teoretycznie właśnie, teoretycznie on powinien na tych zasłonach dobrze się cofać, rolować, no ale to są też rzeczy, które albo się ma, albo no, się nie ma. No, dokładnie. Tak, no Szymon Kiwilisza umie ustać na nogach zawodnikowi 10 cm wyższemu i większemu, a często, gęsto bywa tak, że zawodnicy wyżsi, jak to się śmiało, śmieliśmy, że byli pod koszem, ale nie zbierali, tak? Więc to jest to. No ale nie ukrywajmy, że tutaj wszystko się rozbija w tym momencie o pieniądze. Huitel Łódź przyszedł za naprawdę niewielkie pieniądze, bo już go nikt nie chciał, bodajże Legia Warszawa odrzuciła jego ofertę przed sezonem, nie chcąc ryzykować. Przyszedł za jakiekolwiek pieniądze, bo już szuka po prostu gry, jeszcze koszykówki. No i nie oszukujmy się, że teraz zwolnienie Chatkiewiciusa wiązałoby się z dwoma, trzema wypłatami do przodu, z wypłaceniem. I tak naprawdę za te pieniądze kogo możemy znaleźć? No kolejnego Brandona Watkinsa, no przynajmniej taka jest nieoficjalna informacja z klubu gdzieś tam w kuluarach, jak się rozmawia. A mi się wydaje, że w tym momencie po dojściu Woodsa to tak naprawdę największy problem to jest deska, to jest ten center, który będzie zamykał tą strefę podkoszową, no bo nie oszukujmy się, ale Szymon każdego takiego meczu nie będzie grał. No to dokładnie. Jest jeszcze za szybko, za wcześnie, żeby on był takim zawodnikiem, że o, 20 minut co mecz będzie taki poziom. To będzie przeplatane, bo on jest zawodnikiem jeszcze bardzo młodym. No niestety, każda drużyna będzie chciała wykorzystać nasze braki. Teraz do Zielonej Góry pojedziemy, tam jest Sawowicz, tam jest Dragicewicz. No Sawowicz akurat jest kontuzjowany, ale jest Krycaniuk. Fakt faktem, że ta drużyna ma takich zawodników, których może wykorzystać właśnie do tego, żeby wygrać mecz z samą deską. No tak, no jeżeli chodzi o koszalin, no to scouting jest prosty. No pod kosz i pod kosz. A wracając jeszcze do naszych podkoszowych, to Watkins, Chatkiewiczus. Patrząc na ich statystyki, przecież u trenera Anzulowicza, tak naprawdę on dopiero zaczął funkcjonować jako tako w playoffach. On nie grał dużo. Nie miał dużo minut. Watkins, z tego co kojarzę, też jakoś nie miał bardzo dużo minut. On był rezerwowym na swoim miejscu. Tak, był rezerwowym, także tutaj ja za bardzo nie rozumiem koncepcji. Już o tym wspominałem z jednym z podcastów, że ściągnęliśmy dwóch środkowych, którzy nie pełnili większej roli w drużynach, które grali. No i to od razu wyszło, nie? Trochę takie życzeniowe myślenie. A my mówiliśmy o tym, że Szymon Kiwilisza będzie 11-12 opcją w ataku, a to się okazuje, że to jest gracz do pierwszej piątki przynajmniej w tym wydaniu. Powiem Wam, że w roku 2013 bodajże Szymek grał w Żakach Koszalin razem z moim bratem. Chodziłem na te mecze, on był rocznikowo młodszy Szymek. I wtedy już było widać, że to chłopak ma naprawdę warunki i szanse na zrobienie całkiem niezłej kariery. Później z Koszalina wyjechał bodajże do Wrocławia. Wrocław, później chyba pierwsza liga Leszno i naprawdę mega się rozwinął i naprawdę bardzo fajnie, że jest w Koszalinie i że dostaje minuty. Bo to, że w Koszalinie mamy wychowanków, czy mieliśmy, no to nie znaczyło, że oni tam grali zawsze jakieś ogony, tak? A tutaj no, widać, że chłopak zasługuje po prostu. Znaczy, powiem Wam tak, z jednej strony trzeba docenić działalność klubu, mówię tutaj czy o prezesie, czy o Damianie, którzy chcieli uprawiać się, żeby mieć Koszalina w składzie i tam też trwa małe przeciąganie liny z agentem, żeby go ściągnąć do Ekstraklasy, że tutaj będą jakieś minuty dla niego. Mhm. Jedną sprawą to jest właśnie to, mieć wychowanków w składzie, a dawać im szansę, chociaż powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze najlepsi wychowankowie koszalińscy, czy tam powiedzmy z naszego regionu, akurat w się byli. Często to różnie to wyglądało, tak to tylko można powiedzieć. Ale to też taka a propos tego przepisu, bo tak Szymon teraz co szansę głównie dlatego, że mamy no mizerię pod koszem. No tak, no. Że gracz zagraniczny jest gorszy od 20-letniego chłopaka bez doświadczenia w Ekstraklasie. On najbardziej skorzystał na to. To po pierwsze, ale z drugiej strony tak mi się nasunęło a propos przepisu o dwóch Polakach na parkiecie, gdzie tam często ludzie z ligi czy z okolic ligi bronią tego przepisu, że dobry zawodnik zawsze się przebije umiejętnościami bez względu na przepisy, tak? I w tym momencie pomimo braku doświadczenia, pomimo mniejszych parametrów i tak dalej, no sorry, no ale Szymon z gracza litewskiego, z dobrymi papierami na granie, z doświadczeniem z koledżu amerykańskiego, pół roku gry w Ekstraklasie, z bardzo fajnymi manewrami pod koszem, mega zasięgiem, no niestety, no ale Kiwilisza po prostu go nakrywa czapką, po pierwsze twardością w obronie, po drugie mobilnością, no i 20-latek, który świetnie broni pick and roll.
No i słuchajcie, tutaj jeszcze wracając do meczu z Treflem, przecież kiedy doszli nas na 5 punktów, to tak naprawdę Szymon znalazł się pod koszem, osaczony chyba 3 czy 2 zawodnikami, odegrał do Baldwina bodajże i poszła trójka. Tak, tak, bo tam w pewnym momencie, pamiętam tą akcję właśnie, że tam doszło do zmiany krycia, krył go rozgrywający Brown. Damian jeszcze chciał mu podać piłkę, ale tam już odcinali go trochę od podania. Podanie poszło do Woodsa, Woods szedł faktycznie na bok, dograł do tego naszego Szymona i faktycznie zachował się, można powiedzieć, jak weteran, bo nie spanikował. Dokładnie. Jakbym zobaczył Litwina w tej sytuacji, byłby pewien, że on by rzucił jakimś krzywym hakiem, pół żartem, pół serio, w stronę kosza, a Szymon faktycznie no popatrzał, obrócił się, podał do idealnie czystego Baldwina i ten w sumie skończył na głowę, tak. No w takim momencie to też świadczy o tym chłopaku, że naprawdę nie ma respektu przed przeciwnikiem, nie spala się, no i daje radę po prostu. No co jest rzadkością, zresztą reakcje kibiców były zawsze po każdej zbiórce, po każdej udanej obronie bardzo pozytywne i to jest fajne, ale teraz pytanie co dalej, bo mamy za sobą gro zmian, tak jak mówiliśmy, 8 zawodników zagranicznych zagrało w AZS-ie, czy to w spotkaniach towarzyskich, czy to w spotkaniach ligowych. Sakiewka, można powiedzieć, że właściwie jest pusta w klubie. Te gro zmian też pociągną za sobą koszta. Zapewne nie spodziewano się takiej potrzeby już na początku sezonu, ale się wydarzyło. No i teraz pytanie, co dalej? Czy szukać zmian? Jeśli szukać, w jakim kierunku? Bo nie ukrywajmy, że tylko dobre wyniki w chwili obecnej mogą pomóc klubowi ściągnąć jakichś... Może jakiegoś prywatnego sponsora. Jakichś sponsorów, ale... Jak już bywało w przeszłości. Tak, tak, ale no to muszą być wyniki, tak? Tutaj bilans 1-9 nie pomoże, na pewno w tym kierunku nikt, żaden sponsor nie przyjdzie, a bez dodatkowych pieniążków tych transferów nie byłoby. No ale właśnie, moje pytanie jest takie, w jakim kierunku jeszcze byśmy szukali zmian, bo mi się wydaje, że tutaj ten etap nie powinien być zamknięty z prostej przyczyny, a AZS nie może zakończyć sezonu ligowego jak rok temu, czyli tuż nad strefą spadkową, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, to nie jest progres, to jest tak naprawdę stanie w miejscu, ta stabilność, ale taka negatywna, no nie o tego oczekujemy. A kto stoi, ten się cofa. Tak, kto stoi, ten się cofa. Nie tego oczekujemy AZS-u, więc według Was jaka zmiana jeszcze by była potrzebna w AZS-ie? Czy tutaj mówimy głównie o pozycji centra? Czy może o pozycji drugiego rozgrywającego, gdzie też wchodzą plotki, że AZS będzie szukał kogoś doświadczonego? Czy może grawa bank i zmiana szkoleniowca? Bo skład jest na pewno o dużo, dużo, dużo większym potencjale niż sprzed roku. Tak, no skład na pewno ma duży potencjał. Nie wiem teraz, niby nie ma pieniędzy, ale może tak. Wersja na bogato może, tak? No to powiedział faktycznie... tylko ci przerwę, to tylko ci przerwę powiedział Dariusz Czyło tam w pewnym momencie z nami, że no już skład zamknięty, ale już się zaczął śmiać. Gdyby były pieniądze, to aha, by się przydało coś zmienić i myślę, wydaje, że ta strefa podkoszowa gdzieś jemu też cały czas chodzi. Nie, no oczywiście. Po głowie, no nie oszukujmy się. No jest to bieda. Jest priorytet w tej sytuacji. Wiecie co, w tamtym sezonie też było, że tak powiem, słabo pod koszem, no ale to co mamy w tym sezonie, no to no w tamtym sezonie tego... mieliśmy chociaż Darrella Harrisa, który gwarantował jakiś poziom. Tak, tak, dokładnie. No double-double przez... pierwszych tam 8-10 meczów to była... Swoją drogą Darrell nas już na początku meczu w Szczecinie trochę załatwił. No nie, no to jest jeden z lepszych zawodników w ogóle pod koszulą na przestrzeni lat w Polsce. No więc... i teraz jeszcze z polskim paszportem w końcu się doczekał po x latach. Tak. Także to jest dodatkowa wartość. A wracając do AZS-u. No. Wersja na bogato, to dobrze by było mieć zmiennika dla Baldwina, który jak dla mnie ma żelazne płuca. To co ten chłopak wyprawia jest szybki. Dwóch zawodników z Trefla nim się zajmowało cały mecz na zmianę, a on i tak zasuwał. Tak, bo trener Robert Kuziński no, na pewno widział te mecze AZS-u i zrobił to samo co Toruń, czy chciał zrobić to samo co Toruń, czy Szczecin, czyli odciąć Baldwina od piłki, bo wtedy on tracił praktycznie, nie wiem, 90% swojej... Dokładnie, tych plusów. Także tutaj widziałbym jakąś dodatkową opcję na rozgrywaniu. No właśnie, nie możemy zajechać naszego rozgrywającego, tym bardziej, że on
przebywa najwięcej na parkiecie ze wszystkich zawodników. To jest ponad 32 minuty. No tak, no tutaj niby przejmuje trochę obowiązki Kumpys i Woods, i mamy jeszcze tego naszego Igora Wadowskiego, który nie dostaje niestety dużo minut. Tutaj w naszym środowisku zdania są podzielone. Ale przyjmijmy, że mimo całej sympatii, zresztą poruszaliśmy na jego temat podczas podcastu z Dariuszem Szczubiałem, no bo to jest jakaś paląca kwestia, jednak reprezentant Polski młodzieżowy, kadra B dostał powołanie, którą prowadzi Przemysław Frasunkiewicz, więc on też gdzieś widzi coś w tym chłopaku. No i radził sobie na... Tak, a jest jakiś problem jednak z tym koszalnie, bo nawet jak on się pojawił na boisku w tym sezonie, to no nie jest to pewna gra. No nie jest, no... To jest troszeczkę takie przeciwieństwo. To jest kolejny sezon po prostu, gdzie kibice liczą, może to będzie teraz. Ja przede wszystkim nie widzę wielkiej zmiany w jego grze w porównaniu do pierwszego sezonu. No nie widzę wielkiej zmiany, a tym bardziej to już jest też czwarty trener, od kiedy Igor jest w naszym klubie. No i cały czas jest to samo, to chyba też nie jest jakiś przypadek. No tak, tylko... Choć też to nie jest dobre dla zawodnika, jeśli jest tyle zmian, jeśli chodzi o szkoleniowca. Wiecie, można było mieć nadzieję, bo końcówkę sezonu miał fajną. Naprawdę dawało to nadzieję na to... Dostał zaufanie od Kamila Sadowskiego jednak. Na to, że chłopak zacznie coś prezentować lepszego. No ale to tutaj chyba... No zresztą trener widzi, jak wygląda na treningach, no... Może to, co w podcaście u Was mówił poprzednim, za bardzo może chce. A wtedy często nie wychodzi. A może też ta pewna presja, że wyjdzie na parkiet i każdy jego błąd jest wytykany i od razu karany tym, że siądzie na ławkę. No właśnie, no głowa. No tylko, że nie oszukujmy się. Tak jak w przypadku Łukasza Koszarka, który nie pokaże w pełni swoich walorów, jeśli nie ma pełnej ręki w zespole. Znaczy ja wiem pewnie, co chcesz Tomek powiedzieć. Ja w sumie wiedziałem od razu przed sezonem, że trener Szczubiał na pewno sprowadzi zawodnika na rozegranie, który będzie naprawdę bardzo długo grał. No ale to mi się wydaje, że wszyscy tego oczekiwali. I tutaj rola Igora... zeszła absolutnie do minimum. Jeszcze teraz, tak jak już mówiłeś, będzie sondowany nowy zawodnik. Może, jak będą pieniądze, no to już zupełnie tutaj może być przyszłość Igora w Koszalinie pod znakiem zapytania. Znaczy to naprawdę to jest ostatni rok kontraktu Igora. Gdzieś tam w przyszłości, z tego co wiadomo nam, to tam gdzieś były sądowane jakieś jego wypożyczenia, może znana klubu. No zawsze coś. Można właśnie obrać taki kierunek, jaki obrał Artur Pabianek. Ale koniec końców, czy zawodnik, czy jego agent, już tam nie wnikając, to wszystko się skończyło tak, jak się skończyło, czyli że Igor cały czas był w AZS-ie. No nie wygląda to dobrze, gdy schodzi Baldwin z boiska. Baldwin tu też robi błędy jeszcze, tak? Bo to jest jego pierwszy rok w Europie i on też musi się pewnego stylu gry nauczyć, fizycznej koszykówki. No tak naprawdę jeśli chodzi o Igora, to może zrobić tylko to, co można powiedzieć robił nawet od samego już początku Szymon Kiwilsza, tak? Czyli musi nawet w ciągu tej minuty, dwóch udowodnić, że robi coś dobrze. Szymon się skupił na dobrym kryciu przy zasłonach rywali i zatrzymaniu rywala. Może to tak jak wspomniałeś Dariuszu Szczubiale, to coś ostatnio powiedział w naszym podcaście, że skupić się jak jesteś rezerwowy na dwóch, może trzech rzeczach zrobi na dobrze, a nie automatycznie bycia już osobą, która będzie i kreować, i asystować, i świetnie bronić, i przechwytywać, bo na to też potrzeba czasu. Ja tak jeszcze jak był Mikołaj Wietliński w Koszalinie, to był Dawid Dedek, tak, tym trenerem, gdzie oczywiście w AZS-ie dalej była pewnego rodzaju patologia, bo mówiono, że gramy młodymi, po czym ściągnięto Wietlińskiemu na jego pozycję Audę, a Wadowskiemu AJ Waltona za grube pieniądze, więc to tak naprawdę już jedno się wykluczało z drugim. Ale patrząc, co się działo wtedy w sezonie, to od razu, gdy pamiętam, mówiłem, że Wietliński i Wadowski prawdopodobnie. Wietliński nie był pod takim kontraktem jak Wadowski długim, ale kierunek Gdynia jednak. Kierunek Gdynia, choćby zobaczyć to, co dzieje się w Lublinie, gdzie przyszedł Dawid Dedek, też jest patrzenie, że szukamy wyników w tych klubach, które szukają jakiegoś tego i jednak ściąga zagraniczni, którzy jakiś poziom prezentują na obwodzie.
ten jego nowy duet Washington-Lewis też nie jest przypadkiem, szuka się wyniku. Gdynia to jest trochę inne miejsce, tak? Tam się wydaje, że tam jest jakiś spokój pracy, wszyscy się z tym pogodzili, sponsorzy, jest taki projekt. Odszedł Filip Matczak, teraz Marcel Ponitka wchodzi w nowe buty, Przemek Żołnierewicz, więc mi się wydaje, ja oczywiście chciałbym, żeby Igor Radowski został, żeby było takich dwóch chłopaków, którzy w Koszalinie wygrali, bo też kibice gdzieś tam wszystkim zawsze lubią z Igorem rozmawiać, Igor też tutaj się generalnie dobrze czuje w Koszalinie. Jest poczucie tożsamości. Tak, ale no tak nie chcę skracać, bo mam nadzieję, że on jeszcze coś pokaże w tym sezonie. Ale to też powiedział, tak się posiłkujemy tym Dariuszem Szczubiałem, ale no on mówi, no generalnie samą no rację ma, że czasami trzeba w życiu się zastanowić nad swoją karierą i przemyśleć pewne sprawy, co jest najważniejsze. Ale tutaj Igor, jeśli będziesz nas słuchał, czy do Ciebie to dojdzie, trzymamy do Ciebie kciuki, bo trzymamy kciuki za swoich, za Polaków i tak dalej. Mam nadzieję, że będziesz grał. No właśnie, ale tak wracając do tego meritum, odbiegliśmy, czyli o tych wzmocnieniach. Powiedziałeś na Bogato, drugi rozgrywający. To wszystko? Drugi rozgrywający, no i oczywiście strefa podkoszowa. No i tutaj naprawdę trzeba było znaleźć zawodnika, który no, da tą jakość pod koszem, bo na pewno już nawet nie mówię tutaj o jakichś mega zdobyczach punktowych, tylko zastawienie deski, zbiórka. Obrona, tak. Czy to, co robił w ostatnim meczu Szymon Kiwilsza, może statystyki niekoniecznie, bo nie wielu zbiórek, ale generalnie to, co dokładnie, mówimy, dokładnie. Muszą wszyscy pamiętać, że nie jest do końca oceną, podstawą do oceny tylko ilość zbiórek wysokiego, bo właśnie w przypadku Szymona to nie jest prawdą, że tak powiem, tak, tu ale fakt zastawienia deski, ile zbiórek właśnie miał Diate Baldwin, Modestas Kumpys. Jeśli duży zastawi swojego rywala, to wtedy nasi mali mają... Dokładnie. To właśnie chciałem powiedzieć, że wiesz, to też zastawienie deski, powalczenie na desce, to też napędza od razu zespół do ataku. No jeżeli jest dobre zastawienie, jest dobra obrona, szybka zbiura, atak się sam napędza. Tak? Tym bardziej, jeśli mały wtedy zawodnik ma miejsce, żeby zebrać, dokładnie. Automatycznie on już startuje kolejną akcję. A jak widzimy, jak Kumpys czy Baldwin, który ostatnio ktoś powiedział na jakimś, nie wiem czy to nie było na polskim koszu, że Baldwin z piłką był szybszy niż zawodnicy trefla bez piłki. Czyli on już w tym momencie jakby zaczynał atak, tak? Dokładnie. Obrona się nie ustawiła trefla, on już to zaczynał. Więc to jest właśnie to. Kwestią jest tylko to, że mamy w tym momencie czterech zagranicznych graczy, tak? Mhm. Czterech graczy zagranicznych. Czyli automatycznie wtedy według tego twojego planu byśmy celowali w piątkę. Licząc pożegnanie z Kevisiusem. No dokładnie. Ale tak jak powiedziałeś, na Bogato. Dokładnie. Dobra. Ale jeżeli już tak bardziej realnie, to chyba bym odpuścił jednak tutaj, zaryzykował zostawienie samego Baldwina, że tak się wyrażę, samego. Mhm. Nie szukał tutaj żadnego wzmocnienia czy uzupełnienia i jednak ta strefa podkoszowa dla mnie jest ważniejsza. Dokładnie, ja bym powiedział to samo, bo jednak na tym rozegraniu dajemy radę, ale strefa podkoszowa, no to jest cały czas ta nasza pięta, która będzie sukcesywnie wykorzystywana przez przeciwników. No generalnie tak jak właśnie mówiliśmy, że Szymon nie będzie w każdym meczu grał na pewnym poziomie. No czekamy, aż Szymon Kucharewicz wróci do zdrowia. Tak, no generalnie sytuacja... Chociaż da te parę minut. Jeśli chodzi o informacje co do Szymona, to tylko możemy powiedzieć, że miał bardzo mocno skręcony staw, bodajże skokowy. Prawdopodobnie ze Stelmetem jeszcze nie zagra, ale w klubie cały czas czekają na jego powrót i by zobaczyć, jak wtedy będzie ta sytuacja podkoszowa wyglądała. Mi się wydaje, że na dużo lepszą grę niż to, co pokazał Szymon, to drugi Szymon Kucharewicz raczej nie będzie go na to stać, bo przyjmijmy, że przez no, pewnego poziomu amerykańskiego sensie dywizji, ale warunki ma. Warunki ma i ma przede wszystkim paszport, tak, żeby ci zawodnicy grali obwodowi ten skład amerykański, amerykańsko-litewski. No też, żeby była taka sytuacja, że jeśli na przykład właśnie Szymon Kiwisza ma 4 faule, no tak. To właśnie też w takich sytuacjach, kiedy nie mamy zawodników tak, z faulami. Żeby, na te parę minut. Nie? O to chodzi właśnie, żeby wejść tak jak powiedziałem, do ten oddech. No tak, bo teraz już praktycznie jest ten problem, chociaż ja bym Szymona Kucharewicza nawet w razie czego nie wiem, nie zwalniał, nie szukał czegoś takiego, bo on tak się mówi, gra za czapkę gruszek.
zawsze do rotacji, do treningu się przydał taki zawodnik. Polski paszport ma, więc nie trzeba było płacić, ale, nie trzeba płacić żadnej licencji. Ale zmiana, ale moim zdaniem ale powrót Kucharewicza dużo nie zmieni. Drugim Gregiem Surmaczem raczej nie będzie. Ja, to jest w ogóle zupełnie inny profil zawodnika. Bo z drugiej strony, czy można było spodziewać się, że Greg Surmacz aż tak pójdzie w górę? To Greg Surmacz... No po odejściu rozwinął się bardzo. No, stał się przecież jako... w czarnych, no, był jednym z liderów, tak? Greg Surmacz już w Toruniu zaczął grać. Zaczął znaleźć swoje miejsce takie główne w Słupsku, Łukasz Zduszko w Starogardzie Gdańskim, czyż gdyby nie to, że większy budżet miał ze sobą, dużo większy budżet ma teraz Budzinacko z Szczecinia, to pewnie by go ze sobą zabrał ze Starogardu. Więc tak jak mówicie, ci Polacy gdzieś tam znaleźli swoje miejsce, niekoniecznie w AZS-ie. No dobra, no, czy tak naprawdę, mi się wydaje, że ogólnie jeśli chodzi o to rozegranie, to jest ten Igor, niech on trenuje, niech on walczy, bo on zapewne na treningach kryje albo Kumpysa, albo właśnie Boldwina i cały czas będzie z nimi rywalizował. Ale druga rzecz jest też taka, że po dojściu Woodsa, który już pokazał, że nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, jest jeszcze więcej miejsca przez to, że obrona jest na nim wkupiona, właśnie dla Kumpysa czy Boldwina. Ten mecz pokazał, że z Treflem, że oni już wtedy łapią więcej luzu i dużo lepiej grają. W tym wypadku ja też bym się skupił całkowicie na strefie podkoszowej. Tylko, że tak jak mówiliśmy, nie ma pieniędzy, trzeba to powiedzieć wprost. Nie ma pieniędzy na zmiany. Klub nie chciał ryzykować z kolejnym, nazwijmy to sobie, Brandonem Watkinsem. Dlatego ściągnięto Woodsa. No i przynajmniej na ten jeden mecz okazało to trafnym ruchem. Ale... to można było przewidzieć, że tak zareaguje zespół, bo Woods to jest taki zawodnik, który jak już przychodzi do zespołu, to każdy z innych graczy nagle wskakuje na wyższy level. Z jednej strony tak, z drugiej strony jednak nie wiadomo było kompletnie, jak wygląda jego forma. Forma fizyczna, sportowa. No tak sobie jego Instagram wygląda. Obserwuję, to ale cały czas gdzieś tam. Ale rzucaniem, a praktyka praktyką. I on drugi mecz pokazał z jednej strony, że on dalej ma to coś, tego się nie traci, czyli talent, tak dalej, zachowania, ruchy, ale z drugiej strony też pokazuje kamizeria, jaka do kitu, do dupy jest ta liga, że przychodzi zawodnik 36-letni po 2 latach bez gry, po poważnej kontuzji we Francji, wtedy co dostał kontrakt, a robi 15 punktów tam, nie wiem, w tego i tak naprawdę on bardzo chciał się w ogóle pokazać, nie wiem czy widzieliście, jak on często do bloku wyskakiwał. Bardzo wysoko, no, starał się wszystko chyba blokować. Dobrze, że nie próbował już na siłę Dylewicza zablokować wtedy, bo to mogłoby się źle skończyć. Tak, ktoś tam powiedział gdzieś na trybunach. On już tak w ostatniej chwili tam wyskakiwał, ale nie miał jak padł raz na ziemi, weź ty chłopie, już nie skacz, bo ty za cenny jesteś, się płaniesz i koniec, nie? No właśnie, tak naprawdę, jak oceniacie w ogóle powrót Łódca? Pod tym kątem, bo mi się wydaje, że pomijając na chwilę aspekt sportowy, to jest inny Łódź, nawet mentalnie, niż ten sprzed 2 lat w AZS-ie. Zdecydowanie i na pewno powrót na plus po prostu warty jest tego ryzyka, jeżeli chodzi o niego i tu właśnie nawet nie chodzi o te kwestie sportowe, bo tutaj nie mam wątpliwości, że za 2-3 tygodnie będzie to jeszcze lepszy gracz. Już zobaczcie, dopiero co przyleciał tydzień wcześniej, a w meczu z Treflem 28 minut i dawał radę. Fakt, że to już nie jest ta szybkość, że sobie trochę podreptywał po tym parkiecie w pewnych momentach, kiedy mógł sobie na to pozwolić, ale no właśnie... Koszalin to już co mówiliśmy, to młody zespół i potrzebował takiego lidera. I takim liderem właśnie może stać się Woods i zresztą sam to w wywiadzie bodajże dla Głosu Koszalińskiego nie ukrywał tego, że chce być takim liderem, chce pomóc temu zespołowi, temu młodemu zespołowi. To już jest trochę inna rola niż w tym sezonie, w którym... No właśnie o to pytam, wtedy wszyscy się zastanawiają, czy on właśnie będzie imprezował, no imprezał, to, że wiemy, gdzie go można było spotkać, tu czy w którym mieście, ale to nie jest właśnie problem, jak mówiłem na to Basabę, jeśli ktoś spełnia dobrze swoją rolę w zespole, a nie no rozsadza go od środka, rób z wolnym czasem, póki oczywiście nie wpływasz negatywnie na ocenę klubu potem gdzieś, tak, abstrahując jeszcze od pewnych historii, to nikt nie robi z tym problemu, ale wtedy jednak przychodził jako jeszcze, czuł się gwiazdą ligi, on jeszcze chciał pokazać, że potrafi, i było widać, że często nawet forsował tą grę pod siebie, nawet mając obok siebie Szewczyka, Radenowicza czy Swensona, a teraz wygląda jak taki, nie wiem, dobry wujek, który chce pomóc, który chce zawodnikom pomóc, żeby stali się lepsi,
Dlatego właśnie to rozegranie mi się daje też, że nie ma co się do końca obawiać, bo dużo było też takich fajnych piłek Woodsa, który szuka tych rywali, przepraszam, szuka tych naszych zawodników. I przyznam szczerze, że właśnie bałem się najbardziej nie formy fizycznej, do końca, nie do końca formy sportowej, a tego, że będzie dalej żył przeszłością. To, co próbuje czasami robić, próbował, czy próbuje Derrick Rose w NBA, gdzie on już stracił tę swoją, przez kontuzję, przez kolana, przez kostki, ten swój tryb, nie do końca chyba się umie jeszcze przestawić na może gracza z rezerwy, może wejście do tego. Nie każdy tak potrafi. Nie każdy potrafi się pogodzić z tym, że Kobe Bryant nie potrafił tego zrobić. Musiał do końca zachować swój status legendy, że tak sobie trochę odbiegamy od tematu. Ale tutaj przyszedł Woods, który fajnie powiedział, że on po prostu chce się cieszyć koszykówką i trochę to widać. I to jest fajne, tym bardziej, że jego nazwisko dalej ma w sobie ten błysk. Widzieliśmy ten cały feedback w mediach społecznościowych, w ogóle w sieci. Klinter wraca do ligi. No i duży odzew, no AZT się zrobiło się chyba najgłośniej podczas tego sezonu. Tym bardziej, że AZT jest bardzo mało medialną drużyną od sezonu. No właśnie, w którym grał 14-15 z Łódzcem, czy nawet 15-16, gdy na początku przyszedł Dawid Dedek, Walton, Auda, młodzi Polacy, też było trochę głośno, że coś się fajnego dalej w koszuli nie dzieje. Wszystko po prostu poszło w dół i tak naprawdę AZT jest jedną z najsłabiej czytalnych, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. A to było nawet na polskim koszu to zestawienie, że AZS... O kim się najsłabiej, czy najmniej artykułów... Najmniej poczytne artykuły. Tak, to właśnie między innymi o AZS-ie Koszalin, więc tak jak powiedziałeś, no, czy to by był dobry występ, czy nie. No co jak co, gramy w tej Ekstraklasie nie przerwanie od 2003 roku, no ale żeby o AZS-ie się najmniej mówiło, no to pokazuje, to jest coś nie tak. No to pokazuje sytuację klubu, jaka została tworzona na przestrzeni lat, ale już o tym nie rozmawiajmy. No właśnie, przyszedł Łódź promieniowo pozytywnie. Nawet sytuacja, w której kończy się czas, zawodnicy piątka wychodzi na mecz, ale jeszcze nie wychodzi na parkiet, bo kółeczko zostało zebrane przez pana koszykarza, to tak parafrazuje to, co mówi Mateusz Borek, że pan Lewandowski to już nie jest piłkarz, to jest pan piłkarz, on może więcej, to tak samo Łódź, pan koszykarz w Polsce, no taka prawda. Zebrał, powiedział, Łódź sobie usiadł na ławkę, drużyna poszła. Tak naprawdę wydaje się, że to w tym kierunku będzie jego rola szła, tym bardziej, że on też jest na pewno wdzięczny, że dał mu kolejną szansę. No my się ratowaliśmy, tak? To nocy by się chwyta, ale no, jako jedyni mu rękę podaliśmy. Mhm. Teraz jest moje pytanie, bo mówiliśmy, że może to rozegranie, ale zostawmy to w spokoju. Głównie chodzi o tego centra i tutaj klub musi liczyć na te wyniki, żeby znaleźć jakiegoś sponsora właśnie na tą strefę podkoszową, może za miesiąc, za dwa. Nie wiem, może jakieś wypożyczenie, pamiętacie tą sytuację jak u nas z pechaczkiem, no to było na pewno, całkiem na pewno, dobry to wtedy ruch wtedy. Skorzystaliśmy na tej sytuacji ale, bardzo. No. No tak, tylko teraz... Nie wiem jak to tam finansowo wyglądało wtedy. Mi się wydaje, że znaczy w klubie akurat z tym nie ma problemu, jeśli chodzi o ten tak zwany research, scouting. Oni cały czas szukają i to można śmiało powiedzieć bez jakiejś tam kokieterii. Po prostu rzecz polega na tym, że jestem pewny, że jeśli teraz dojdzie jakiś zawodnik do zespołu, to będzie, to musi dojść na konkretną pozycję, konkretne role spełniać. Tak tylko wspomniałem, że Adam Pechaczek był skrzydłowym silnym, nie był centrem wtedy, nie? Fajny transfer, bardzo fajny chłopak, wybił się na AZS-ie, trochę radości też ludziom w Koszalinie dał, bo chyba 21 lat miał. Bardzo młody, tak. Bardzo młody, bardzo perspektywiczny, chociaż wiadomo było, że to nie będzie dla nas perspektywa, tylko jednego zespołu, ale jednak no, to był kolejny skrzydłowy wtedy w AZS-ie, tak? Teraz mi się wydaje, że tutaj nie dojdzie nikt na inną pozycję, jeśli by się miało wydarzyć niż center, no ale właśnie muszą być wyniki, żeby się pojawili sponsorzy, wtedy pojawią się pieniądze na ewentualne zmiany, bo ja osobiście doceniam, że czasami Chodkiewiczus fajnie obroni, jakąś akcję zblokuje, coś tam zbierze, ale nie wierzę w to, że ten zawodnik będzie w stanie grać na poziomie 25 minut na takiej samej intensywności. To nie przyjdzie, po prostu to już nie ma czasu na taką pracę. Więc można śmiało powiedzieć, że zostajemy w tym składzie kadrowym i musimy liczyć, że ten zespół się będzie rozwijał. Przynajmniej do nowego roku. Przynajmniej do nowego roku, do poszukania, do znalezienia nowego sponsora. To po pierwsze. I teraz właśnie jest pytanie klucz, czy skoro nie ma już, ten limit zmian się wykorzystał, już nie ma pieniędzy. Samo przyjście Łódzce za drobne pieniądze to jest tego jasny sygnał. Czy ten zespół jest w stanie ewoluować. Flashback historii i Piotr Ignatowicz, czyli zespół zeszłego roku. Druga kolejka bodajże mecz z Czarnymi. Bardzo fajny mecz. I wydawało się, że zespół, który będzie miał więcej czasu, on się będzie rozwijał. Prawdopodobnie to był najlepszy AZS z tamtego sezonu Piotra Ignatowicza.
Tak? Teraz jest pytanie, czy ten zespół jest w stanie się dalej rozwinąć jeszcze mocniej? Chociaż z drugiej strony... To jest kwestia bardzo otwarta, bo dopiero... Sam sobie chyba odpowiedziałem, bo po meczach minus 90 punktów, mecz z Treflem, no już pokazał jakieś tam postępy. No tak, a pamiętajcie, pamiętajmy, że... Nie skrywając, że nawiązuje cały czas do naszego trenera. No, my się o trenerze jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale tutaj już rozmawialiśmy o Łódźcie. Łódź, bierzmy pod uwagę to, że nie liczmy tego meczu ze Szczecinem. Dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej przyleciał do Polski. Moim zdaniem w ogóle nie powinien zagrać w Szczecinie. No ale to już pomijam ten fakt. Mecz... Nie zdziwiłbym się, gdyby Łódź sam chciał zagrać. Też tak, no i tak pewnie było. Śmieję, że Łódź... Przynajmniej z perspektywy parkietu zobaczył, co jest nie tak w naszej drużynie. Łódź to jest tak, tylko nawiążę, znaczy zupełnie inne historie, ale mi się wydaje, że jeśli Łódź mówi, że chce grać, to bo nie wyobrażasz sobie, żeby grać. I też to jest zawodnik, który nienawidzi przegrywać. To jest trochę taka sytuacja mentalna, jak ostatnio, tak dzisiaj nawiązuje strasznie dużo do piłki, Neymar, który ostatnio miał konflikt w klubie we Francji, bo po jakimś meczu Lidze Mistrzów trener zarządził, że ci co grali mają lżejszy trening. Mhm. I Neymar był w tej samej grupie, a on powiedział, że on chce trenować na pełnych obrotach. Mhm. I stąd wyszła cała awantura. Nawiązuje tylko do tego, że tak jak ten chce trenować na pełnych obrotach, on zawsze chce coś zdobywać, tak samo tego się możemy pewnie spodziewać po Łucie, że on nie pozwoli, by któryś z zawodników, nie wymieniając już jego imienia albo nazwiska, będzie się obijał w obronie, nie będzie wykorzystywał tego, bo to działa na cały zespół. No bo powiedzmy sobie szczerze, charakter zostaje, a on lubi wygrywać. No dokładnie. I teraz tutaj wracając jeszcze do meczu z Treflem. Na pewno Trefl do końca nie wiedział sam, czego się spodziewać po Łódźcie. Na pewno byli mocno zaskoczeni jego postawą w tym meczu, gdzie zagrał naprawdę świetne zawody. A już to powtarzałem, z każdym tygodniem będzie coraz lepiej i inne zespoły na pewno będą się obawiać Łódźca i bardziej się skupiać na nim, co da od razu większe pole do popisu reszcie zespołu, będą mieli na pewno łatwiej i trzeba będzie to wykorzystywać. I tutaj właśnie to jest moja odpowiedź na Twoje pytanie, że stać zespół na jeszcze więcej, to co prezentują, a z Łódźcem w bardzo dobrej formie, którą wydaje mi się, że osiągnie spokojnie, będzie lepiej. No, trochę taki musi. Kasus LeBrona Jamesa i Cleveland Cavaliers, jest dużo strzelców wokoło, ale tak, jeśli ale ktoś bez... nie zrobi tego czegoś więcej, to reszta trochę popadnie w przeciętność i właśnie to chodzi o ten fokus. Tam jest fokus na jednym zawodniku, to jest fokus na Łódźcie. Tam widzieliśmy, ale to też się pewnie wzięło z tej przerwy, z tego wszystkiego w Szczecinie. Paul Lukanasa bodajże wypuścił Budzinauskas, czyli zawodnika na pozycję 2-1 na Łódźca. Wiedział, że on będzie fizycznie nieprzygotowany, nie będzie dużo biegał, motoryka będzie słabsza, więc on wtedy go bardzo blisko krył. Mhm. I w tym momencie, jeśli nie ma tego obycia z rzutem, a już widzieliśmy, że w tym meczu z Treflem przy Mielczarku potrafił z ręką na twarzy trafić dwie czy trzy trójki. Świetnie to wyglądało. Więc to jeszcze w meczu ze Szczecinem wyszło, bo widać było, że on jest taki trochę zardzewiały, te rzuty takie nie do końca dobrze wychodzą. To tutaj może to się przesunąć w tym kierunku. Zresztą Kasper Płonarski mówił w tym wywiadzie, że trochę przesunął swoją grę na obwód Łódź, ale no też trzeba właśnie umieć się dostosować do tego, co się zmienia. Tym bardziej, że właśnie koszykówka cały czas idzie w takim kierunku, że ta gra oddala się od kosza. Ja wrócę też do drużyny. No tyle zmian doszło w naszym zespole, że musi ten zespół robić progres jednak. Tyle tych zmian było, że no nie po to one były, żeby ten zespół nie robił. Nie, no tak, tylko chodzi mi o to, że mieliśmy w zeszłym roku początek sezonu, bo tak będę do niego nawiązywał, i Piotr Ignatowicz mówił, że było bardzo mało czasu, bo było bardzo mało czasu, bo był nowy zespół, było cholernie dużo niewiadomych i oni zagrali ten drugi mecz z Czarnymi, czy zaraz chwilę później, na podobnych poziomach, bo to był taki zespół o równym poziomie. Słaby w ataku, czy średni w ataku, solidny w obronie, jeśli chodzi pod koszem, plus modlenie się, żeby nam trójek nie trafiali, chociaż często trafiali. Ale chodzi mi o to, że tam przez pół roku nie było żadnego progresu widocznego. To znaczy, że gra jak była na początku, po miesiącu przygotowań była taka sama po pół roku. Czyli bazowanie na jednym, na drugim, nie było jakichś nowych rozwiązań, czy progresu zawodników. Stąd właśnie było moje pytanie, bo zmiany zmianami, tak? Ale czy w tym zespole widzimy taką możliwość? No tutaj powiedziałeś, Patryk, o tym Łódźcie, no w sumie to jego emanowanie swoją osobą, ale też gra, bo Stefan zagrał bardzo fajne spotkanie.
też chyba trochę sprawiła, że tym zawodnikom zachciało się chcieć. I teraz tak naprawdę to jest kwestia, no ale to jest kwestia Quintela Woodsa. I teraz chciałbym tak jeszcze chwilkę porozmawiać o tym, bo to też jest jakiś temat w kuluarach. Co z trenerem? Co z trenerem według Was? Czy AZS powinien jeszcze szukać w tym kierunku zmian? Patrząc, że mamy ciężki terminarz, dużo zmian, ale też znając historię Dariusza Szczebla jako trenera, czy w ogóle nie powinien jakby w to ingerować, ulepszać to, co jest teraz? Czy w ogóle może takiego tematu według Was nie ma? Patrząc na to, że to jest autorski pomysł, Dariusz Szczubiał i ta cała koncepcja to jest autorski pomysł Leszka Dolińskiego. Jak na razie to my mieliśmy ciężki terminarz, wygraliśmy mecz. Doszedł teraz gracz, który zrobi różnicę w tym zespole. No, myślę, że trzeba w cudzysłowie już dać ten czas. No, dokładnie, to raz. A druga sprawa jest taka, że to co we wcześniejszym pytaniu, jeżeli zespół w dłuższym odstępie czasu, powiedzmy po nowym roku, nie będzie widać jakiegoś rozwoju. Przede wszystkim w obronie. W obronie, tak. Jeżeli nie będzie widać tych jakichś zalążków obrony, może tak powiedzmy, postępu, no to wydaje mi się, że tutaj ten zespół zasługuje na jakiegoś trenera z prawdziwego zdarzenia, tylko to znowu rozbija się wszystko o pieniądze, prawda? No właśnie, pieniądze rządzą światem i tutaj to, co mówiliśmy wcześniej, pewnie wybór tych kandydatów na pierwszego trenera nie był zbyt szeroki, bo każdy ma jakieś swoje wymagania i finansowe, i co do składu, i do tego, co chce zbudować. Nie chciano, jak widać było, wchodzić znowu ponownie w tych asystentów, wiecznych asystentów, można powiedzieć, czy trenerów, którzy nie do końca się sprawdzili, jak na przykład Marek Łukoński w Szczecinie, bo się nie sprawdził przy tamtym budżecie. Tak tylko wspominając, że przy posiadaniu pieniędzy to i Piotr Ignatowicz prawie zrobił play-offy w Turowie z Zgorzelcu. Pomimo dobrego składu, no wiadomo, że to się śmiano już z Gorzelcu, że znaczy z ulgą go pożegnano wtedy, ale gdy były pieniądze, to i ten trener nie jest aż do końca taki ważny, tak? I to decyduje. Mi się też osobiście wydaje, że powinniśmy w ogóle nie rozmyślać nad tematem zmiany trenera z prostej przyczyny. My nie mamy już pieniędzy praktycznie na zmiany, na jakieś korekty nowego trenera, który chciałby zrobić. Po drugie, ten trener ściągał tych zawodników, choćby Dłoniak, Młynarski, Jeszkę, to wszyscy po rozmowach i z prezesem, i z trenerem przychodzili do tego zespołu. Powiedział Kacper, no treningi są lekkie, tak? Ale może to też jest jakiś sposób przy tych zawodnikach, czy przy młodym Baldwinie, czy nawet przy 36-letnim Łódźcie, że to nie jest też motyw, żeby tutaj ich katować. Wiesz, Tomek, ale to tak co roku zawsze powtarzane jest jak mantra, że nie ma pieniędzy na zmiany czy kadrowe, czy trenerów, a nagle żegnamy się z Igorem, żegnamy się z Detkiem. No, koszańska tradycja, tak? Co roku niby nie ma pieniędzy, ale jednak ta zmiana idzie, tak? Tylko mam taką nadzieję, że jeśli faktycznie będą potrzebne zmiany kadrowe na stanowisku szkoleniowca, to ten dobry kontakt między prezesem a trenerem nie przysłoni tego wszystkiego, że mimo wszystko nie ucierpi na tym zespół. Nie, no tutaj trzeba dać to faktycznie czas, bo ten terminarz jest ciężki. Pytam nie dlatego, że ja chcę zwolnić trenera, tylko generalnie to jest temat, który wśród kibiców krąży, więc trzeba też o tym porozmawiać. Tak naprawdę ty wspomniałeś o tych zmianach, no mówiąc krótko, najczęściej po prostu zaczynano robić pewne zmiany od 4 liter strony, czyli zamiast dać pełną jakby pewność zatrudnienia dla trenera, to jeszcze czasów Teo Zmicia, jeśli pamiętam, szukano jakiegokolwiek impulsu, to go zwolniono, tak? To wszystko takie często było po macoszemu. Nie pamiętam trenera, który w ostatnich latach, już nie będziemy stosować wcześniej, do 10 lat sprzed, gdy Szczubiał był cały czas trenerem, cały rok. Nie dano chyba ani razu sygnału, nawet poprzez wywiad jakiejś prasy, że trener jest nie do ruszenia. Że prędzej wyleci jakiś zawodnik niż trener. Zawsze jednak to było z drugiej strony. No i tak jak mówisz, te zmiany w czasie sezonu nigdy nie pomagały. No i z takiej stabilizacji nie było. No dobra, no tak naprawdę czekamy co dalej. Teraz mamy co? Stelmet Zielona Góra w piątek. Stelmet z problemami. Stelmet, który ma kontuzję jednego z podstawowych środkowych podkoszowych.
Sawowicza. Stelmet, który gra na dwóch frontach. Stelmet, który gra na dwóch frontach. Jest niepewna sytuacja, może nie tyle Artura Gronka, co jest napięta ogólnie sytuacja w klubie. Wszyscy zawodnicy wiedzą, co się dzieje. Nie wiemy do końca, jak podejdą do tego meczu z nami, bo właśnie te puchary to też jest jakoś wykładnia. Po zeszłym roku, który był bardzo słaby w pucharach Stelmetu. Oni chcą coś osiągnąć. No zobaczymy. Mi się wydaje, że klucz jest w nastawieniu AZS-u. Znaczy tak, no na pewno... Jakie podejście będzie miał Stelmet? Na pewno będą chcieli wygrać ten mecz jak najmniejszym nakładem sił. Co do AZS-u, no to trzeba podejść z chłodną głową, na, może nawet na luzie, no bo wiadomo, faworytem jednym wielkim jest Stelmet, a jeżeli wyjdą chłopaki na luzie, wejdą dobrze w mecz. Bez kompleksów. Bez kompleksów, mogą powalczyć. No i to jest najważniejsze, tym bardziej, że później mamy już Polfarmę. No generalnie każdy, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tych niespodzianek jest sporo w tym sezonie. W dniu wczorajszym Start Lublin przegrał po dogrywce z Asseco Gdynia. Chociaż mieli mecz na wyciągnięcie ręki, przegrali mecz w Słupsku bodajże jednym punktem i zamiast bilansu 4-0 mają bilans 2-2. To też pokazuje, jak bardzo szybko się zmienia to, co się dzieje w lidze, czy choćby Stelmet po 5 meczach, bilans 2-3. Anvil niby też już tutaj wszyscy dopisywali 2 punkty, niespodziewana tak, porażka. Tak, Sturowem, więc tutaj... No, kto by pomyślał, że to tak się skończy, jednak drużynie na tym pułapie nie przestaje przegrywać. Znaczy, to pokazuje, że jaka jest też koszykówka Turu za powiat żagle i faktycznie gdzieś tam poszli dalej, więc tak już zamykając temat ZS-u, no właśnie chyba wszyscy myśleli od początku, że to będzie taki zespół bez respektu, który, po którym się nie spodziewa nikt playoffów, nie wymaga może playoffów, bo ja się spodziewałem, że jednak ten zespół będzie się kręcił koło miejsca 10, który już zaznacza jakąś swoją obecność, nie będzie grał tak jak rok temu, no bo chyba taki był cel, tak, Prezydolickiego, żeby polepszyć wynik i zachęcić sponsorów do wspierania naszego klubu, więc mamy nadzieję, że w tym kierunku to będzie szło. W piątek mecz, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę czas pokaże, co dalej. Teraz parę minut poświęcimy jeszcze na koniec, by porozmawiać w końcu o polskiej lidze koszykówki, w której, tak jak mówiliśmy, się dzieje. Tak na szybko. Jakieś pozytywne i negatywne zaskoczenie według Was w lidze? Asseco Gdynia chociażby. To, że wykorzystuje to, co powinni wykorzystywać. 3 zwycięstwa, 1 porażka. Fajny start drużyny Przemysława Frasunkiewicza. No, na pewno tak, Asseco, aczkolwiek pamiętam zeszły sezon też chyba bardzo dobrze wystartowali, a później troszeczkę to się wszystko posypało, no ale to tak. To też brak graczy zagranicznych jednak i odejście Filipa Matczaka to na pewno. Tak, to tym bardziej wielki szacunek za początek sezonu dla Asseco. Wydaje mi się, że sporym zaskoczeniem tutaj jest dla mnie Polfarma Starogard. Skład bardzo fajnie zbilansowany. Trafili tutaj z graczami zagranicznymi i walczą naprawdę. Trener Milia, Bogicewicz tam ostatnio chyba nawet Adam Krycanek w meczu z nimi stracił ząb, więc podobno, znaczy nie podobno, tutaj AZS musi się nastawić na bardzo podobną, ciężką i trudną przeprawę w meczu u siebie z Polfarmą. Nie odpuszczają nikomu. Milia Bogicewicz jasno powiedział, oni mają nadrabiać często braki techniczne walką. Jak się okazuje, bardzo mocno, bo tam jakieś odwołania potem szły w kierunku Polskiej Ligi Koszykówki. Więc tutaj no Polfarma może nie będzie playoffową drużyną, może nie będzie wirtuozem gry w ataku, ale wydaje się, że będą po prostu ciężkim rywalem, z którym nikt nie będzie chciał specjalnie grać. No tak naprawdę ta liga jest taka jeszcze spłaszczona przez to, co się dzieje. Tutaj MKS Dąbrowa Górnicza jest nowym trenerem, Cukier jest nowym trenerem. Polski Cukier, zobaczmy, w hicie przegrał z Rosą, która grała bez Icharoła, nowego zawodnika, i Daniela Szymkiewicza. Więc jak tak, że Rosa też będzie bardzo mocna. Obstawić PLK w tym roku to jest czasami straszne wróżenie z fusów. Waszym zdaniem w Stelmecie jest jakiś problem poważny? Czy to jest po prostu początek sezonu? Powodem tego wszystkiego ta koncentracja, czyli właśnie gra na dwóch frontach. Tu się nagle gdzieś tam gra z jakąś dobrą drużyną za granicą. No i nagle się wraca do Polski, wraca ta polska rzeczywistość i gra z zespołem, który jednak nie jest na takim poziomie jak te drużyny z Europy i może ta kwestia koncentracji na to wpływa. No też na pewno i zmęczenie, czy tymi przejazdami,
Jeszcze pamiętajmy, że też sporo kadrowiczów nie miało jakiejś większej przerwy po kadrze, także to też może tutaj wychodzić, no ale tutaj wydaje mi się, że zero paniki. Tutaj spokojnie, myślę, że do końca po nowym roku wejdą w tryby i to tutaj nie będą. Tym bardziej, że większość składu została w Strzelmecie. Tak naprawdę. No właśnie, to powinno być ich najmocniejszą bronią. I to są zawodnicy, którzy już właśnie wygrywali w ostatnim czasie nawet niektórzy z nich po kilka mistrzostw z rzędu, więc to też już nie do końca chyba patrzą na ligę tak. No dokładnie. Trochę inne podejście mają w tej chwili. Nie patrzą na statystyki czy pobicie jakichś rekordów. Tylko po prostu spokojna praca, przyjdą play-offy i tam zacznie się porządna gra. No tym bardziej, że to akurat trzeba przyznać Januszowi Jasińskiemu, który fajnie powiedział już teraz, że chyba trener Artur Gronek zeszłym sezonem, do którego gromy leciały, żeby go zwolnić, a który wszedł na bardzo wysokiego konia po Sesa Filipowskim, który robi jakąś tam powiedzmy bardzo dobrą robotę w Turcji, udowodnił już w sezonie, że jednak te finały no zdetronizowali. Można powiedzieć, że walcem przejechali się po playoffach i tak naprawdę nie dali szans jakichkolwiek nikomu, więc zasługuje na ten czas i też mi się wydaje, że tutaj jakiekolwiek nerwowe ruchy byłyby wskazane, tym bardziej, że Janusz Jasiński raczej właśnie ten sezon utwierdził go w przekonaniu zresztą, że tutaj nie ma co panikować. Bardziej patrzą na te europejskie puchary. No i tam już się robi właśnie nieciekawie, tutaj obserwuję. Prędzej sytuacja w pucharach by zmusiła go do zmiany trenera niż sytuacja w lidze, która wiadomo, że no Stelmet powinien jednak myślę, że no ponownie wygrać, a przynajmniej dojść do finału. No tak, no mówię, tutaj celem numer jeden w tej chwili są puchary i pod tym względem kibice w Zielonej Górze oceniają zespół, no a tutaj jest na razie tak średnio, więc trochę paniki, zwłaszcza na Twitterze, po tych meczach można przeczytać, ale... Tak to jest, jak kibice są przyzwyczajeni do tylko i wyłącznie zwycięstw. Dokładnie, dokładnie. Nie jedni kibice chcieliby mieć takie problemy jak w Zielonej Górze, że grają słabo w pucharach. Tak, dokładnie, otrzymanie są puchary. Tak naprawdę no tutaj mamy, a propos medalistów zeszłego roku, mamy trochę na innych biegunach Anvil i Stal Ostrów. Anvil, który fajnie zaczął sezon, no to powinien mieć tak naprawdę 4-0, gdyby ten wypadek przy pracy, ta ostatnia kwarta, ale Anvil wydaje się, że wzmocnił się tylko i wyłącznie. Tak, Anvil wygląda zdecydowanie lepiej moim zdaniem w tym sezonie jak poprzednim i no i chyba to będzie główny kandydat do finału ze Stelmetem. Choć jeszcze Polski Cukier Toruń tam dziś zgłasza niby gotowość. Tak, no nie wiem. Na razie, ostatnio porażka z Rosą może przytarła ten obraz. Na razie ciężko cokolwiek sądować. No tak, patrząc właśnie po składach personalnych, no to wydaje mi się, że tutaj Anvil, aczkolwiek no mamy dopiero początek sezonu, także... No tutaj duży zespół się klaruje. Nowy trener w Polskim Cukrze tak naprawdę, jeśli chodzi o Stal Ostrów, też było sporo zmian. W tym momencie Anvil też sporo pozmieniał, a mi się wydaje, że tam nie do końca jeszcze wszystko się zamknęło, jeśli chodzi o ruch kadrowy, bo tam bodajże Arlington, Amerykanin, kompletnie się nie sprawdza po przejściu tych testów. Jako jedyny tam gra na bardzo, bardzo słabym poziomie. Więc tutaj, jeśli już, to tutaj będzie tak, że Anvil tylko wzmacniał. No MKS jest też, który będzie dobijał z Jackiem Wińskim, który potwierdził, że jest bardzo dobrym trenerem, ale też całkiem nowy skład. Więc tak jak mówicie, z początek sezonu to dopiero będzie... No właśnie, teoretycznie te zespoły wszystkie powinny się rozwijać. To, o czym mówiliśmy, tak? To są nowe zespoły. Tak naprawdę największym... Może jeszcze zanim o Stali, tutaj Rosa, tak? Też będzie potrzebowała czasu. Tak, właśnie tu chciałem powiedzieć, że dla mnie Rosa może być cichym, czarnym koniem tych rozgrywek, bo też mają dużą stabilizację, jest trener Kamiński i wiemy jak Rosa co sezon walczy z tą czołówką. Także mówię, no zobaczymy jak to wszystko się poukłada. No, czasu i meczów jest sporo, także... Będziemy to na pewno analizować z biegiem tygodni. No na pewno, tak naprawdę zamykając już temat ligi, bo będziemy kończyć. Na pewno jakimś tam trochę niedosytem się skończył sezon ogórkowy w Stali Ostrów, która brała tych Polaków niekoniecznie, których do końca chciała, tylko tych, którzy byli wolni w postaci czy Surmacza, czy Chylińskiego. Trochę zdziwiło wszystkich podpisanie Łopety i Łukasiaka na pozycji centra, bez gracza zagranicznego, choć tam też chyba skład jeszcze nie jest zamknięty. Adam Łapeta akurat fajnie statystycznie wygląda, no ale jednak raczej nikt nie wierzy w to, że uda się wejść do finału, a potem taki był cel
Stali w tym roku. Z takim składem centrów, szczególnie jeśli chodzi o to tą rezerwę, gdzie rok temu to było Szewczyk King, czy King Szewczyk, a teraz mamy choćby Szymona Łukasiewkę, który nawet jak dostawał szansę w Szczecinie, czy w Koszalinie, to nie wykorzystywał tego i chyba to nie jest przypadek. Tak, nie jest chyba przypadkiem fakt, że dwa ostatnie miejsca okupuje Legia i GTK Gliwice. No tu zero zaskoczenia akurat, aczkolwiek uśmiechałem się pod nosem, widząc te ochy i achy, zachwyty nad wejściem Legii do Ekstraklasy. A no rzeczywistość... Dure chmury, tak, no tak, tak. No tam brakuje i kilogramów pod koszem, no, praktycznie wszystkiego tam brakuje. No, tak naprawdę już Legii, w pierwszej lidze, czy po pierwszej lidze po mistrzostwie dużo kibiców Legii gdzieś na Twitterze mówiło, że... Zresztą to było widać, że tak naprawdę... Prawdopodobnie Ekstraklasa to nie jest poziom na obecnego trenera, który kiedyś już był raz był zwolniony, potem wrócił, udało mu się ten awans zrobić, ale chyba mamy tego potwierdzenie, ten scouting, no też płacą frycowe za to wejście pierwsze do Ekstraklasy. No to wiecie jak to jest z Beniamikami. Tak. Może się okazać, że Legia sypnie trochę groszem na przełomie roku i coś się ruszy, nie? No, ale trzeba obserwować tą sytuację. Na pewno będą potrzebowali jakichkolwiek wyników, żeby nie powtórzyła się też sytuacja choćby, nie wiem, większych klubów jak LKS Łódź, który też był kiedyś w Ekstraklasie i bez wyników nie było już hype'u, nie było ludzi na meczach i wiadomo, że w Warszawie priorytetem będzie tylko ta przede wszystkim piłkarska Legia. No i GTK Gliwice z Pawłem Turkiewiczem, który przedłużył bodajże o 3 lata kontrakt po awansie, budował ten zespół sam od podstaw w pierwszej lidze. Z tego co widać, Gliwice akurat operują całkiem solidnym składem, tam jeszcze z Robertem Skimniewskim, z ciekawymi graczami zagranicznymi, bo ci gracze zagraniczni fajnie naprawdę prezentują się, są też Polacy, ale gra wygląda fatalnie. Obrona wygląda najgorzej w lidze, mają więcej punktów straconych niż AZS, a jak trzeba więcej straconych punktów niż AZS, to musi być naprawdę źle. To naprawdę źle. I to właśnie tak a propos tej stabilności na koniec, tak pół żartem, pół serio się śmiejemy, że nie ma tej myśli, żeby z kimś pracować dłużej. Mamy przykład, wszyscy chwalili Paweł Turkiewicz, solidny trener, umowa na 3 lata, a już się pojawiają takie, a nie inne głosy. No dobrze, no to był 9 odcinek magazynu Ławka Rezerwowych w rozszerzonym gronie. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj z Patrykiem się usłyszymy. Był trochę dłuższy odcinek, mieliśmy sporą przerwę, ale chcieliśmy trochę porozmawiać o tych meczach, o tych zmianach w AZS-ie, o tym co się dzieje, a także krótko o lidze. Mamy nadzieję, że usłyszymy się w podobnych okolicach środy lub czwartku za tydzień po meczu ze Stelmetem Zielona Góra. Tutaj model będzie raczej prosty, będą to podcasty krótsze, 20-30 minutowe, ale chcemy się z Wami regularnie słyszeć i będziemy na bieżąco komentować to co się dzieje w lidze, ale przede wszystkim w AZS-ie Koszalin. Tak naprawdę tyle od nas. Dziękujemy za odsłuch, dziękujemy za wytrwałość podczas słuchania naszego dzisiejszego odcinka. No tą długością na pewno zrekompensowaliśmy naszą miesięczną nieobecność. Tak, tak. Tutaj tematów było jeszcze więcej, ale tak naprawdę na to już też nie do końca był czas i być może miejsce. Tak więc usłyszymy się już za tydzień, a klasycznie za odsłuch dziękuję Wam. Dawid Górecki. Tomasz Jarosz, a także nasz dzisiejszy gość Patryk Kanarek. Dzięki. Pozdrawiam.